drogę, chłopaki. Do zobaczenia. Do radości i do zobaczenia. No i pojechali. Ekipa odkrywców z indeksem w podróży wyruszyła dzisiaj swoim zielonym ogórkiem, czyli 26-letnim busem w podróż dookoła świata. No i już, wyruszacie. Jak wrażenia przed samą podróżą? Wczoraj prace trwały do 3 w nocy, emocji jest bardzo dużo. Myślę, że aż pod czapką, jakbym zdjął czapkę, to by wszystko się wylało. Trochę spełnienie moich marzeń, bo po prostu zobaczyć taki kraj, mieć możliwość podróżowania jeszcze akurat takim busem, to też jest takie okazje się nie zdarzają zbyt często. Do tej eskapady podróżnicy przygotowywali się od prawie 2 lat. W niespełna 1,5 roku zamierzają przejechać 100 tysięcy kilometrów i zwiedzić kilkadziesiąt państw na 4 kontynentach. Czy są przygotowani na każdą ewentualność, która może ich spotkać na trasie? Mamy plan od planu A do planu Z, więc nie ma tutaj rzeczy, która by się nie mogła udać, jeżeli coś by się nadstało. To jesteśmy w stanie coś innego zrobić, więc pod każdym względem jesteśmy przygotowani. A ogórek powinien wytrzymać, w szczególności, że przez ostatnie dni, miesiące auto było szlifowane. Jak słychać, optymizmu i odwagi im nie brakuje, mimo drobnych zmian trasy, które musieli wprowadzić w ostatniej chwili. Ale zamiast Nepalu, Indii, lecimy do Australii, do Nowej Zelandii. Do Zielonej Góry planują powrócić w październiku 2016 roku. Przez ten czas kolejne etapy i wyprawy będziemy mogli obserwować na bieżąco za pośrednictwem mediów i internetu. Na stronie ziwp.pl będzie można znaleźć pozycjoner GPS, który będzie przeliczał nasze kilometry, pokazywał trasę. Od września na antenach telewizji pojawi się program z podróży. Przed śmiałkami z Uniwersytetu Zielonogórskiego nie lada wyzwanie, ale też i wielka przygoda. Ich entuzjazm podzielają fani, których nie mogło zabraknąć dziś pod zielonogórską palmiarnią. To z tego symbolicznego miejsca, gdzie znajduje się fontanna z kulą ziemską, globtroterzy wyruszyli na wyprawę swojego życia. No, kiedy poznałam chłopaków, to myślałam, że to jest po prostu niemożliwe jakieś i latają gdzieś w marzeniach, ale teraz widzę, że to realne. Jestem dumny z tego, że akurat z naszego miasta wyjeżdża taka wyprawa, że nigdzie w Polsce nie ma drugiego takiego projektu. Czego im życzysz? No, przede wszystkim tego, żeby wszystko poszło zgodnie z ich planem, żeby nic ich negatywnie nie zaskoczyło, bo pozytywnych przygód na pewno będą mieli bardzo wiele. Oczywiście trzymamy kciuki wszyscy za chłopaków i mam nadzieję, że za 1,5 roku tutaj w takim samym składzie nas będzie więcej. Oni przyjadą w takim samym składzie, zadowoleni z niesamowitym bagażem przygód. No i będziemy trzymać kciuki za nich